Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie w kolejnym naszym sportowym programie. Dzisiaj, jak Państwo widzą, jednoosobowa, ale redakcyjna koleżanka ćwiczy formę sportową, no bo w końcu już niebawem zmiana przecież tych restrykcji, które przez tyle miesięcy nas obowiązywały. Dzisiaj przede wszystkim mówić będziemy o sportach halowych. Nasze siatkarki szykują się do niezwykle ważnego spotkania. Przegraliśmy w pierwszej rundzie, także chcemy się pokazać jak najlepszej strony. Z kolei po wielu tygodniach wyczekiwania i spotkań w Komprachcicach nasi ekstraklasowi futsaliści zagrają w Stegu Arenie. Cały czas pracujemy zarówno nad ofensywą, jak i defensywą. I czas pokaże, czy ta praca była dobrze wykonana. Zaczynamy od żeńskiej siatkówki. Unii Opole bowiem szykuje się do arcyważnego spotkania, i to wyjazdowego, z drużyną z Poznania. Przypomnijmy, nasze siatkarki na własnym parkiecie przegrały z poznaniankami, teraz czas na rewanż. Była okazja zatem przypomnieć ostatnie zwycięstwo naszego zespołu nad ówczesnym wiceliderem, czyli SMS-em. Trudny mecz, mimo wynik, który może wyglądać łatwiej na nasze korzyści, tak nie było. Wiemy, że ten zdolny młodzież jest bardzo zdolna i podchodziliśmy do tego meczu bardzo poważnie. Braki kadrowe były, jedne z drugą stroną siatki, ale w tym przypadku my uzupełniliśmy bardziej to, co nam brakuje. Teraz już wierzycie, że jesteście na pierwszym miejscu przed playoffami? Playoffy zaczynają się za 3 miesiące, chyba 4. Jeszcze nie jesteśmy kwalifikowani. Przed nami bardzo trudny mecz z Poznaniem, więc mamy tydzień przerwy meczu i potem Poznań. Poznanie przegraliśmy w pierwszej rundzie, także chcemy się pokazać jak najlepszej strony. Poznanianki mają 5 punktów straty do Opolanek. Jeśli nasz zespół wygra, to może być niemalże pewien, że tę fazę zasadniczą zakończy na pozycji numer 1. Mecz w Poznaniu w sobotę o godzinie 17. A pierwsze ligowe koszykarskie derby czekają nas w stolicy regionu. Wigry AZS Politechnika mierzyć się będzie z Pogonią Prudnik. Przypomnijmy, na wyjeździe Opolanie wygrali 90-79. Teraz przyjdzie się mierzyć z Prudniczanami, którzy mają trenera, który to dopiero co zakończył trenerską karierę w Opolu. Mowa oczywiście o Dominiku Tomczyku. Jakie szanse na zwycięstwo mają Opolanie? O to zapytaliśmy naszego redakcyjnego eksperta. Opolskich akademików można uznać za faworytów spotkania z Pogonią Prudnik. Co ciekawe, do Opola przyjeżdża były trener Wigry AZS Politechniki Opolskiej Dominik Tomczyk i na pewno będzie chciał czymś zaskoczyć swój były zespół. Tutaj, jeżeli Opolanie chcą triumfować w tym meczu, na pewno będą musieli zatrzymać świetnie rzucających za 3 koszykarzy z Prudnika. Opole także potrafi rzucać i z obwodu, i spod kosza, jest bardziej doświadczone, mimo że drużyna to tak naprawdę mieszanka doświadczonych i młodych studentów. Także ja stawiam na Opole i myślę, że zwycięstwo w derbach jest naprawdę bardzo możliwe. Spotkanie w hali Politechniki Opolskiej przy Pruszkowskiej jutro o 17:30. Tak jak mówiłem, dziś większość czasu spędzamy w sportowej hali i to w Stegu Arenie. O niej będziemy teraz mówić, ale przede wszystkim o naszych zespołach, które w niej rozgrywają swoje mecze. Do ligowego wznowienia sezonu szykują się szczypiorniści KPR-u Gwardii Opole. Nasi jutro zagrają wewnętrzny sparring, a później czeka ich jeszcze jeden test mecz z Zagłębiem Lubin. Odwiedziliśmy podopiecznych Rafała Kuptela na treningu. Faktycznie jesteśmy po 3 tygodniach treningu, takiego ciężkiego treningu. Tydzień mieliśmy luźnego teraz i teraz w poniedziałku zaczęliśmy już troszeczkę mniej objętościowo, krócej troszeczkę i teraz gdzieś tam doszlifowujemy swoją jakby taktykę obrony, czy kontry, czy tak samo ataku. Wkraczacie teraz w decydującą fazę, bo nie będzie już, tak jak było to we wcześniejszych sezonach, też playoffów. W związku z tym teraz każdy właściwie mecz będzie ważny, na co i jak Gwardia będzie budowana przez Pana na te najbliższe mecze, później już ligą. Każdy punkt jest ważny, bo to się liczy do końcowej tabeli. A na co zwracamy? Na twardą obronę i tutaj też mi zależy, żeby grać twardo, żeby pomagać bramkarzom i kontry. Także na to pracujemy dużo, czasu poświęcamy, także to jest dla nas teraz najważniejsze. Jeśli chodzi o zawodników, którzy wracają też i po kontuzjach, i jeśli chodzi o zdrowie drużyny, jak w tej chwili to wygląda? No na razie mam prawie wszystkich, bo Ścisłowicz już jest, wiemy, że miał krzyżowy, od dłuższego czasu już go nie ma. Na jakieś lekkie dolegliwości ma Klimków, czekamy teraz na
diagnozę i zobaczą, a tak to na razie wszyscy są zdrowi, Przemek wrócił też do pełnej dyspozycji zdrowotnej, także jestem gdzieś zadowolony. Przypomnę, sparingowe spotkanie z Lubinem w przyszły piątek 12 lutego. A na koniec naszego programu piłka nożna, najpierw ta w wydaniu halowym. W Opolu bowiem w Stegu Arenie zobaczymy po kilku miesiącach nieobecności ekstraklasowy Dreman Futsal Opole Komprachcice. Do tej pory ostatnie mecze nasza ekipa rozgrywała właśnie w Komprachcicach. W niedzielę czeka ich niezwykle ważny pojedynek z AZS-em Uniwersytetu Śląskiego z Katowic. Po niespodziankach miłych i zwycięskich teraz bardzo trudne spotkanie przed naszą drużyną, która przecież chce utrzymać się w szeregach ekstraklasowców. Ostatnie tygodnie to był czas dla reprezentacji, no i oczywiście tylko mecz pucharowy, który nasi rozegrali. Jak zatem te ostatnie dni, a właściwie tygodnie wykorzystali na przygotowanie się do wznowienia ligowych rozgrywek? Ten czas spożytkowaliśmy na intensywne treningi i na zgranie zespołu. Jest paru nowych zawodników, więc nawet ta przerwa nam się przydała. Przed nami, można powiedzieć, taki mały maraton lutowy. Trzy mecze w ciągu tygodnia zagramy ligowe, bardzo, bardzo istotne. O przeciwnikach myśleliśmy, ale bardziej skupiamy się na własnej grze i poprawie własnego stylu. Najbliższy mecz z Katowicami to jest ten taki mecz, o którym powie Pan, że to jest może być mecz przełomowy? Nie powiedziałbym tak. To na pewno jeden z ważniejszych meczy, ale przed nami jeszcze cała runda, więc tutaj każdy mecz jest ważny i walka o utrzymanie będzie do ostatniego meczu. Takie niespodzianki jak ta ostatnia wygrana to pewnie też ważne dla Pana i dla zespołu, jeśli chodzi o budowanie też atmosfery. Jak najbardziej wygrana z zespołem, który aspiruje do medali, nawet do Mistrzostwa Polski, buduje chłopaków, uwierzyli w siebie, mam nadzieję, i w następnych meczach pokażą to samo, tę walkę od pierwszej do ostatniej minuty. No i miejmy nadzieję, że tak samo się będą one szczęśliwie kończyć. Wciąż ten skład jednak minimalnie ewoluuje, są nowe postaci, nowi zawodnicy. Tak, od tej rundy, zresztą tego, że ja jestem też nowy, doszedł Krzysztof Elsner, reprezentant Polski, przyszedł także Vini Teixeira, zawodnik z Brazylii, młody, ale bardzo utalentowany. No i jeszcze pod koniec zeszłej rundy przybyło do nas dwóch Portugalczyków. Także skład ewoluuje, jest ciekawy, jest dużo walki. Te mecze najbliższe to jaka taktyka, jaka strategia, na czym przede wszystkim będzie się Pan skupiał ze swoim zespołem? Nie chciałbym tutaj mówić, na czym się będziemy skupiać. Cały czas pracujemy zarówno nad ofensywą, jak i defensywą. Czas pokaże, czy ta praca była dobrze wykonana. Atmosfera jest bardzo dobra. Myślę, że będziemy rosnąć z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Mamy mocny zespół, wzmocniony też po tej przerwie. Także jestem dobrej myśli. Pracujemy ciężko i myślimy o najbliższym meczu. Nie ukrywam, że te mecze najbliższe z Katowicami, z Białymstokiem, z Planową będą dla nas bardzo istotne. Będziemy chcieli wygrać wszystkie mecze i zgarnąć pełną pulę. A teraz chwila o futbolu na świeżym powietrzu. Opolska Odra zakończyła bowiem wczoraj swój obóz przygotowawczy w Kleszczowie, a już jutro nasi piłkarze rozegrają kolejny test mecz. Tym razem rywalem drużyny Dietmara Bremera będzie w samo południe w Opolu przy Halera drużyna GKS-u Katowice. Pozostajemy na świeżym powietrzu, zachęcając Państwa do brania udziału w imprezach rekreacyjno-sportowych. Przecież co tydzień można wziąć udział w zajęciach ze sportowym dzielnicowym, to na Wyspie Wolko w soboty o godzinie 10. Z kolei organizatorzy treningu biegowego Grudzik Niedzielny zapraszają na spotkanie przy parkingu przy Strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w najbliższą niedzielę. Te spotkania również odbywać się będą dla biegaczy cyklicznie. Przypomnijmy zatem, co czeka polskie zespoły podczas tego weekendu. Siatkarki jadą aż do Poznania na niezwykle ważny pojedynek. Koszykarze mierzyć się będą w derbach opolszczyzny z Prudnikiem. Futsaliści Dremanu zagrają niezwykle ważny mecz z Katowicami, a Odrę czeka sparingowy pojedynek z GKS-em Katowice. I to już dziś wszystko w naszym programie. Zapraszamy Państwa do śledzenia naszych sportowych programów na fanpage'ach Czasu na Opole, Opola i Sportowego Opola oraz na stronach internetowych Sportowego Opola i Czasu na Opole. Miłego weekendu, miłego wieczoru i udanych sportowych kolejnych wyzwań. Do zobaczenia i do usłyszenia.